Cześć! Z tej strony Tom Gaz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co mówić dziewczynie na początku waszej relacji, aby była Tobą dużo bardziej zainteresowana, no to oglądaj do końca. Jeśli chcesz sprawić, żeby dziewczyna, z którą zaczynasz się spotykać, była Tobą dużo bardziej zainteresowana, to podam Ci taką jedną bardzo fajną metodę, która ci to zagwarantuje. I co to za metoda? Ta metoda polega na tym, żebyś. Zawsze mówił dziewczynie, że była twoją pierwszą, jeśli chodzi o y, strefę intymną, tak, przede wszystkim. Czyli jeśli po waszym pierwszym seksie, czy którymś z kolei, dziewczyna zapyta ciebie, z iloma dziewczynami spałeś, to powiedz jej, że jesteś, a właściwie byłeś prawiczkiem i że była twoją pierwszą, że ciebie rozdziewiczyła. Oczywiście, kobieta i tak ci w to nie uwierzy, ale nie chodzi o to, czy ona ci uwierzy, czy nie. Chodzi o to, jakie w niej wtedy emocje wytworzysz. Kiedy powiesz jej coś takiego, to jesteś inny niż każdy facet, bo mało który facet mówi coś takiego kobiecie. Dodatkowo jesteś tajemniczy, jesteś wyzwaniem, jesteś niepewny. Zostawiasz ten rąbek tajemnicy, tak, w waszej relacji, która jest już na dość mocno zaawansowanym poziomie, skoro już uprawiacie seks. A to powoduje, że ona jeszcze bardziej się na ciebie nakręca, jeszcze bardziej będzie tobą zainteresowana. Ona będzie chciała odkryć, z iloma dziewczynami rzeczywiście spałeś. Ty, oczywiście, nie możesz ulec. I cały czas musisz tutaj nieugięcie trzymać się swojego zdania, że ona była Twoją pierwszą, tak, że ona Ciebie rozdziewiczyła. I to cały czas będzie powodować, że ona będzie się tylko jeszcze mocniej i jeszcze mocniej na Ciebie nakręcać, ponieważ ona będzie o tym myśleć, myśleć i myśleć, a wiadomo, jak myśli, to inwestuje, aż się zakochuje, a o to przecież nam chodzi, prawda? I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, klikając w duży czerwony przycisk. Subskrybuj, jeżeli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z Tobą dzielę, zupełnie za darmo. No i daj łapkę oczywiście w górę. Natomiast niekoniecznie mów, że ona była Twoją pierwszą dziewczyną, z którą jesteś w związku, czy że była pierwszą dziewczyną, z którą się całowałeś, bo to może zadziałać na Twoją niekorzyść. Oczywiście, jeśli byś to powiedział, z odpowiednią mową ciała, odpowiednią gestykulacją, tak, odpowiednią energią i. Twoje działanie, czy na przykład Twój pocałunek, i tak dalej byłoby byłoby widać, że po prostu masz już z tym doświadczenie i obycie, to pewnie by się nic nie stało. Natomiast ona mogłaby sobie pomyśleć, że nie jesteś atrakcyjny, skoro ona jest Twoją pierwszą dziewczyną, tak? No bo z jakiegoś powodu te inne kobiety. Dziewczyny, z którymi się wcześniej spotykałeś lub próbowałeś się spotykać, nie były tobą zainteresowane, więc podkopujesz swój autorytet atrakcyjnego faceta, mówiąc, że była czy że jest twoją pierwszą dziewczyną, z którą się całowałeś, czy że była lub jest twoją pierwszą dziewczyną, z którą jesteś w związku. Więc tutaj oczywiście tego nie używaj. A jeśli podobało Ci się to wideo, daj kciuka w górę i zasubskrybuj kanał. I to dzisiaj byłoby na tyle. Teraz obejrzyj jedno z tych dwóch wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie, to albo to, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo. Cześć!